Gość Studia Kołobrzeg. Poezja Piękny Anioł wczoraj fruwał nad Polską, nad całym światem i łagodził to, łagodził generalnie powiedzmy. I takie złagodzenie odbyło się też w Bibliotece Miejskiej naszej w Kołobrzegu wczoraj wieczorem. I była na tym złagodzeniu Emanuela Czelatka, wiceprezes Stowarzyszenia Poetów i będzie też pani Emanuela za chwilę zapraszać na dalszą opowieść o poezji w Brzegu dzisiaj i jutro ale teraz mówię dzień dobry serdeczne i proszę powiedzieć jak było wczoraj Dzień dobry wczoraj naprawdę był niezwykły wieczór ukoronowanie dnia poezji Spotkaliśmy się w bibliotece razem z młodymi fotografami, razem z tancerzami z ZAI oraz Stowarzyszenie kołobrzyskich Poetów. Był to spektakl wiersze udźwiękowione i do których tancerze wykonywali etiudy w trakcie, kiedy my je recytowaliśmy. Także przeżycie było wspaniałe. Słowa wyświetlane przepływały przez tancerzy. Dawało to niesamowity efekt. Coś po Coś przepięknego. Byliście wszyscy wzruszeni. Byliśmy wzruszeni. I... Ale formą, chyba głównie forma, bo to tak jak pani opowiada, to też mnie to tak sobie przypominam. No, jakieś odłamki podobnych działań może widziałem, ale w takiej formie, żeby uczcić poetów. Ilu zostało uczczonych tak mniej więcej ile osób y, recytowało wiersze y, wierszy było czternaście i 14 osób recytowało, także była to spora, spora grupa. No i tancerze faktycznie musieli naprawdę stanąć na wysokości zadania, żeby sprostać każdemu utworowi, bo to każdy, każdy utwór miał swój własny poświęcony taniec. Także naprawdę coś wspaniałego, fajnie, że udało się nas wszystkich w to włączyć nie tylko poetów, ale również tancerzy, również fotografów. Mhm. No z tego, co pani mówi, to od razu mi się ciśnie na usta. Kiedy to powtórzycie? Trzeba myślę, to pokazać. myślę, że trzeba to pokazać i myślimy, żeby pokazać to szerszej publiczności. Myślimy o lecie. Trzeba znaleźć miejsce, gdzie można by było na dużej przestrzeni wyświetlić wiersze, gdzie tancerze mieliby większe pole do, do popisu. Także na pewno myślimy, żeby to powtórzyć. Dziękuję. To było o wczorajszym Dniu Poezji w Kołobrzegu. Kto nie był, no, a większość nie była, to niech żałuje, ale rozumiem, zdjęcia, jakieś relacje znajdziemy. Wszystko znajdziemy na Facebooku Stowarzyszenie Kołbrzyskich Poetów, również na, na stronie Adebaru, także pewnie też na ZAI. Dziękuję. I wrac wracamy do afisza, czyli do, do głównego dania. Teraz będzie też poetyckie zaproszenie na bernisaż, na koncert, na urodziny i na koncert. Na koncert z udziałem właśnie gościa naszego Emanueli. Ale to za chwilę. Proszę po kolei. Najpierw rozpocznijmy o co chodzi z tym bernisarzem. Tak, święto poezji tak naprawdę się jeszcze nie kończy i wszystko jakoś tak się złożyło, że w ten weekend kręci się wokół obrazu, wokół fotografii, wokół obrazu też malowanego słowem. Ale galeria sztuki współczesnej proponuje nam już dzisiaj o godzinie 19:00 wernisaż debiutów. Będą to prace nowych członków stowarzyszenia artystów grupa Kołobrzeg, którzy zaprezentują swoje prace. I będziemy mogli w najbliższym czasie po prostu obserwować ich rozwój i w jaką stronę to będzie przebiegać. Myślę, że warto spojrzeć, być może będzie to coś nowego, coś świeżego. Również zaprezentują się dwie poetki ze Stowarzyszenia Kobryskich Poetów, także fajnie będzie skonfrontować to, co robią na Niwie Malarskiej z tym, co robią na Niwie Poetyckiej. Galeria Sztuki Współczesnej, dziś 19. tak? Tak, tak dziś dziewiętnasta. Mhm, I koncert Adabar. Sobota, sobotni wieczór. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na koncert zespołu Pola Zofia Olszewska i Piotr Komosiński. Będzie to intymny spektakl dźwiękowy, będzie muzyczna podróż właśnie w pola, gdzie pola to nie jest imię, ale są to pola zasiane muzyką. Będzie to Muzyka bliska natury, ludyczna, elegijna, wprawiająca w taki fajny, hipnotyczny nastrój i na pewno prowokujące natchnienie. Zaproszenie wygłoszone. Teraz będzie urodzinowe zaproszenie. Urodzinowe. Już rok czasu. Tak. A państwo poznaliście się jako stowarzyszenie od początku z Adebarem, z Laboratorium Kultury, czy troszkę później? Poznaliśmy się na początku tego roku i zaczęliśmy zacieśniać naszą współpracę, która do tej pory przebiega no naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nowe pomysły cały czas się rodzą. Także myślę, że dalej będziemy to kontynuować Co miesiąc są spotkania w ramach cyklu Poezji Żywej z poetami Mamy również koncerty w Adebarze Był koncert zespołu Mewa I będzie I będzie A również A powiedzmy te urodziny jeszcze jak świętujemy Urodzina Adebar świętuje już kilka dni Ale zwieńczeniem ich będzie koncert w niedzielę koncert o godzinie 18:00 będą to różne zespoły, różni muzycy związani z Adebarem, którzy tam przychodzili, którzy ćwiczyli, którzy w jaki sposób włączali się w jego życie i razem wspólnie my ze wszystkimi muzykami z Brzegu, którzy chcieli się włączyć w tę akcję, wykonamy koncert. Co to będzie, jak to wyjdzie, to jest jeszcze również i dla nas niespodzianka. To jest koncert urodzinowy i jeszcze jest koncert Mewy, czyli pani z kolegą. Tak, ale to będzie w ramach tego koncertu urodzinowego, tak? Także czyli... razem wykonamy um, dwa, nasz, dwa utwory. Będą to, y, będą, będą to utwory do wierszy naszych kolegów i koleżanek ze Stowarzyszenia Kołżyskich Poetów. I pani śpiewa i. Ja śpiewam, Maciej Gra, Maciej Wódz. Maciej Włócz gitara. Tak. To był poetycki y, afisz kulturalny, a m, uczestniczyła w nim Emanuela Czelatka, wiceprezes Stowarzyszenia Kołobrzyskich Poetów. I to jest pryzmat poetycki na kulturę. I być może pozostaniemy przy tym widzeniu, bo to zawsze jest ciekawa perspektywa. Także zapraszam. Y, Pani, panią i kolegów, koleżanki do uczestnictwa w definiowaniu wydarzeń kulturalnych w Kołobrzegu. A Państwu dzisiaj dziękujemy. Dziękuję. Gość, studia Kołbrzek.